Cześć dziewczyny, dzisiaj chciałabym Wam pokazać makijaż oczu, jaki właśnie możecie teraz zobaczyć na moich oczach. Jest to makijaż wykonany tylko i wyłącznie cieniami Inglota. Jak wiecie, jakiś czas temu obiecałam Wam właśnie zrobić taki makijaż i będzie to jeden makijaż z kilku, jeżeli oczywiście będziecie chciały. I ja, jeżeli chodzi o cienie z Inglota, trzymam w dwóch paletkach Lenki. I tak właśnie wyglądają te cienie. W tym makijażu użyłam praktycznie samych cieni właśnie z tej paletki. Makijaż właśnie prezentuje się tak. I jeżeli chcecie zobaczyć, jak go wykonałam, to oczywiście oglądajcie dalej, ale zanim to jeszcze chciałam Wam powiedzieć, zapytać się, czy chcecie więcej makijaży właśnie tymi paletkami. Jeżeli tak, to oczywiście piszcie. Proponuję Wam to, ponieważ Inglot jest praktycznie wszędzie obecny i dostępny. Cienie nie są aż takie drogie, a jakość i kolorystyka jest bardzo fajna, dlatego jeżeli jesteście zainteresowane, to proszę piszcie mi to w komentarzach, ale jeszcze na samym początku powiem Wam, jakie mam lakiery na paznokciach, ponieważ na pewno będziecie się o to pytać. Jeżeli chodzi o ten liliowy, to jest lakier z Essie w kolorze Nice is Nice. Ja go kupiłam jakiś czas temu, to znaczy 2 lata temu, albo rok, na stronie patal.pl za 10 zł. I tutaj na tym... Właśnie spodoba mi szminka smak. A na tych paznokciach mam lakier z Golden Rose w kolorze 167. I on kosztuje chyba 2 zł. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wykonałam właśnie ten makijaż, to proszę zostańcie ze mną dalej. Zaczynam oczywiście od nałożenia bazy i jak zwykle ja używam bazy z Elfa i jest to Elf Eyelid Primer w kolorze Sheer. I nakładam ją na obie powieki. Teraz na całą powiekę nałożę ten cień. Jest to cień oczywiście z Inglota w odcieniu 397. To jest taki perłowy, brzoskwiniowo-beżowy kolor, który naprawdę bardzo fajnie rozświetli nam powiekę. Tym bardziej teraz na wiosnę, myślę, że to jest idealny kolor. Jeżeli nawet chcecie tylko nałożyć właśnie ten cień i po prostu już pomalować rzęsy i iść. To jest ten kolor. Tak wygląda na powiekach. I teraz nałożę sobie tutaj ten cień. I to jest cień też perłowy w odcieniu 402. I ten nałożę już na zewnętrzną część powieki. Tym samym pędzelkiem, jest to pędzelek z Lenki Cosmetics. I od razu biorę pędzel taki duży z Maestro, jest to 321 w odcieniu w rozmiarze 12. Ale nie polecam Wam tego pędzla, ponieważ ja go co prawda mam już chyba 2 lata. Ale jest strasznie kujący. Na początku nie był aż taki, ale teraz już naprawdę nieprzyjemnie się go używa. I teraz w załamaniu użyję tutaj takiego brązowego, to jest taki brązowo-szaro-fioletowy odcień, matowy oczywiście, w odcieniu 358. I do tego celu użyję pędzla z Hakuro, jest to Hakuro H79. I nakładam, oczywiście strzepuję nadmiar. I nakładam ten cień w załamaniu. Będzie to taki szybki makijaż dzienny, jeżeli po prostu się śpieszycie, a chcecie jednak wyglądać troszeczkę lepiej niż, no tak, bez makijażu. Nie chcę też na początku wymyślać nie wiadomo jakich makijaży, ponieważ chciałabym, żeby te makijaże były użytkowe i żebyście mogły z tego skorzystać. Dlatego na razie te makijaże będą takie proste, ale mam nadzieję, że z czasem zechcecie też zobaczyć coś bardziej takiego, no nie wiem, wieczorowego, bo nie chciałabym wykonywać raczej takich makijaży, które nie możecie użyć na co dzień, bo no nie wiem, no fajnie pooglądać takie makijaże, ale jednak chciałabym, żeby to wszystko było użytkowe. I teraz biorę inny pędzel, jest to Hakuro H77 i biorę tutaj taki brzoskwiniowy cień i to jest odcień 354 i nałożę go w załamaniu, ale tutaj w tej wewnętrznej części. Najważniejsze jest rozcieranie. Dlatego teraz
biorę po prostu zwykły czysty pędzel z Maestro 497 rozmiar 12 i będę rozcierać ten cień w załamaniu. I teraz, kiedy już to mamy wszystko ładnie roztarte, nałożę jeszcze jakiś cień ciemniejszy w załamaniu, żeby troszeczkę dodać głębi oczom, i nałożę ten tutaj cień, i to jest też oczywiście cień matowy w kolorze 363. I nałożę go pędzelkiem z Essence, jest to Essence, taki, to chyba się nazywał Smoke Brush, czy jakoś tak. Teraz, kiedy już to mamy nałożone, oczywiście najważniejsze jest rozcieranie. Dlatego biorę ten pędzel, który używałam do załamania, i będę to rozcierać. Ok. I teraz, żeby jednak to nie było takie nudne, nałożę taki ciemny, fioletowy cień na dolnej powiece. I do tego celu użyję pędzelka z Maestro. Jest to Maestro 360 rozmiar 6. I to jest oczywiście cień matowy w kolorze 325. Nie nakładam tego cienia na całą powiekę, ponieważ nakładam go mniej więcej do połowy, a później taki jaśniejszy liliowy kolor w odcieniu 346, też jest to cień matowy, nakładam już po prostu do końca. Teraz oczywiście jak zwykle trzeba to rozetrzeć i do tego celu użyję takiego pędzelka z Lenki Cosmetics. Teraz zostało nam porozjaśnianie różnych części oka i do tego celu użyję takiego zwykłego białego cienia z oczywiście Inglota, numer 318. I nakładam go oczywiście w zewnętrznym kąciku, wyjeżdżając troszeczkę jeszcze na dolną powiekę. Oczywiście jeżeli Wy lubicie takie rozświetlające cienie w tym miejscu, to oczywiście droga wolna, ale ja nie lubię używać takich rozświetlających cieni, jeżeli chcę mocniej rozjaśnić, ponieważ wtedy to nie wygląda najładniej. I biorę znowu ten pędzelek, jest to 321, i też biorę biały cień i nakładam go tutaj pod łukiem brwiowym, żeby jeszcze lepiej rozetrzeć ten cień, który był załamany. Ok, teraz już mamy skończone cieniowanie, teraz może nałożę czarnego cienia, albo może takiego ciemnego brązu, nałożę na dolną, na górną powiekę jako kreskę, i to będzie tutaj ten cień, to jest to cień perłowy w odcieniu 423, i biorę ten sam pędzel, który używałam do dolnej powieki, i nie robię to nie wiadomo jak starannie, po prostu chcę mieć troszeczkę zagęszczoną linię rzęs. I zostało nam wytuszowanie rzęs. Ja do tego celu używam dwóch maskar. Jest to maskara z Benefit Day Real i z Essence I Love Extreme. Więc może ja teraz sobie wytuszuję te rzęsy i zaraz do Was wrócę. Teraz już mamy skończony makijaż oczu, już wytuszowałam rzęsy. I teraz ostatnia rzecz, czyli usta. Jeżeli chodzi o usta, to zrobię taki duet, który miałam w ostatnim Outfits of the Week, który Wam pokazywałam, i jest to szminka z L'Oreal Caress w kolorze 202. To jest taki kolor. I nałożę ją po prostu tak szybko. Ok, więc tak wygląda właśnie ta szminka. I na to nałożę, tylko najpierw sobie jeszcze odcisnę chusteczką. I na to nałożę szminkę z MAC-a w kolorze Hue. Robię to dlatego, że chcę mieć taki trochę baby pink kolor. Takiego koloru, jeżeli chodzi o szminki, niestety nie mam. A bardzo bym chciała mieć, tylko jakoś nigdy nie mogę znaleźć takiego odpowiedniego, więc jeżeli macie taki fajny baby pink w niedrogiej cenie, to oczywiście piszcie mi w komentarzach. Nie pokazałam Wam nic z makijażu twarzy, dlatego że przed chwilą nagrałam Wam filmik makijaż twarzy na imprezę dla początkujących. Jeżeli chcecie to zobaczyć, to oczywiście albo dostaniecie link w opisie, albo będzie na koniec filmiku, jeżeli już oczywiście będzie na moim kanale. I oczywiście zapraszam Was do zobaczenia, jeżeli jesteście ciekawe, jak właśnie osiągnęłam taki efekt, i parę rad, jak zrobić, żeby Wasz makijaż utrzymał się do końca dnia. I to już wszystko, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście kciukujcie w górę, piszcie komentarze i napiszcie mi też, czy chcecie zobaczyć więcej makijaż na moim kanale. Jak wiecie, ostatnio żadnych takich już
nie wiem, chyba z pół roku nie było żadnego takiego makijażu mówionego. Jeżeli właśnie taka opcja Wam się podoba, czy wolicie lepiej jak pokazuje w Get Ready With Me, chociaż wtedy to aż tak ładnie nie widać. Dlatego piszcie, co sądzicie, co myślicie, jakie są Wasze pomysły i tak dalej. A ja już Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Buziaki, pa!